Chciałbym powiedzieć parę słów o nowym populizmie, jaki powstał w Polsce. Oczywiście wszyscy myślą, że będę mówił o prawicy. Nie, będę mówił o panu Robercie Biedroniu. Mamy do czynienia z bardzo ciekawym populizmem. Znaczy właściwie populizm jest zawsze taki sam. Populizm polega na tym, że mówi się ludziom masowo to, co chcą usłyszeć, żeby dostać głosy wyborcze, a nie to, jaka jest prawda. Także te warunki pan Robert Biedroń spełnia znakomicie. To, co ludzie chcą usłyszeć obecnie, to to, żeby był jakiś miły, uśmiechnięty człowiek, który by się odróżnił od takiego trochę zaciętego imidżu, jaki ma PiS, partia obecnie rządząca. Tak, rzeczywiście mamy, PiS jest taką partią taką zaciętą, taką powiedzmy, że teraz my, tutaj te porządek z sądami, tam, tak jak oni to pojmują i tak dalej, z konstytucją i tak dalej, że tutaj będzie ta polskość i że przestanie być frajerami i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie co ja myślę, nie mam zdania czarno-białego ani o PiSie, ani o opozycji. To są wszystko skomplikowane rzeczy. Odsyłam do innych moich filmów, m.in. do filmu, który niedawno kręciłem, czy PiS, czy PO jest bardziej racjonalne, tak się nazywa ta, czy która jest partia bardziej racjonalna. No dobrze, w każdym razie i obecnie myślę, że troszeczkę bardziej racjonalny jest PiS, ale to nie jest istotne tutaj. Mówię troszeczkę, troszeczkę ma znaczenie. Natomiast wracając do pana Biedronia, mam człowieka, który sprzedaje uśmiech generalnie, który nie ma żadnego planu na nic. Jego ekonomiczni doradcy na przykład są śmiechowarci, to są jakieś studenciki uśmiechnięte. Jego doradca coś tam na pytanie o źródła energii zaczyna mówić, że były takie wiatry nad Niemcami niedawno, że przez cały dzień 100% zapotrzebowania na energię było pokrywane z turbin. A jego rozmówca w jednym z wywiadów powiedział, że no tak, ale tylko przez 8 godzin. Potem ten wiatr się skończył i znowu było te alternatywne wiatrowe energie napędzały tylko to, co zwykle, czyli około tam między 7 a 10-11% zapotrzebowania na energię. Nie dość, że te wiatraki psują cały krajobraz Niemiec i są dosłownie wszędzie. I niestety w Polsce też już pełno tego paskudztwa jest. To jest to dosyć mało... No mało wydajna energia, no dobra energia to jest energia atomowa, jest czysta, ekologiczna i tak dalej. Ale ponieważ ludzie mają takie religijne podejście do atomu, no to... Także Robert Biedroń nie ma wiele wspólnego z racjonalizmem, dlatego że poparłby atom, a nie popiera atomu, popiera elektrownie wiatrowe, dlatego że podchodzą pod ekologiczny jakby standard. W ogóle Robert Biedroń wydaje się takim człowiekiem, który jest jakby wycięty według tego standardu, takiego lewaka. Takiego, bo ja nie mam nic przeciwko jemu, że on jest działaczem LGBT, bo on właściwie całe życie był znany z tego i ja jego działalność popieram, ja popieram równouprawnienie osób LGBT, jak najbardziej, w całej rozciągłości, włącznie z adoptowaniem dzieci i takich innych rzeczy, bo ludzie mogą myśleć, że jest jakimś pisowcem, który się religijnie złości na takie rzeczy. Nie, jestem ateistą, mam to gdzieś, te religijne inspiracje, no to popieram całkowicie. Całkowicie popieram równouprawnienie gejów w każdej dziedzinie. Natomiast to, co mi się nie podoba, to nie podoba mi się to, że Robert Biedroń jest po prostu ignorantem. Uśmiechniętym, sympatycznym ignorantem. I nikim więcej. Nie mamy tu w jego planie dla Polski nie mamy żadnego planu. Mamy tylko słowa. Jeżeli jest dużo mowy o wspólnocie, że wspólnota jest naszym największym skarbem. Jeżeli ktoś, polityk, mówi o wspólnocie, to najczęściej oznacza to, że podatki będą wyższe. Nie chcę tutaj być cynikiem, ale zazwyczaj to oznacza. I to już, ludzkość to już wie od dawna. W XVIII wieku Gotthold Ephraim Lessing, liberalny pisarz, powiedział, że oświeceniowy liberalny pisarz, syn pastora, który się zbuntował przeciwko kościołowi i jego nietolerancji, powiedział, każde myślenie wspólnotowe jest maskowaniem tyranii. Bemäntelung der Tyrannei. I to dokładnie tak to wygląda. Jeżeli ktoś, polityk, mówi dużo o wspólnocie, to ostrożnie. Ostrożnie. Mówi także, jest także mowa o właśnie takim pozytywnym imidżu, jaki Robert Biedroń wnosi do polskiej polityki. Tylko że to nie oznacza nic poza tym, że ludzie są stęsknieni za pozytywnym imidżem, za miłymi ludźmi.
Ja pamiętam, jak Dudę wybrano, to Duda był cały czas uśmiechnięty i ja sobie pomyślałem, no dobrze, przynajmniej jest uśmiechnięty, bo większość tych pisiorów tak zwanych jest taka nadęta, taka zacięta, a Duda był właśnie się na plus odróżniał od tego i myślałem sobie, no bo fajnie, że on jest, bo w przeciwieństwie do skwaśniałej Szydło i skwaśniałego później także Morawieckiego, on wydaje się rzeczywiście sympatyczny, gdyby tylko nie był taki troszeczkę, nie chcę krytykować prezydenta, prezydent to prezydent, ale no taki trochę bez charakteru. W każdym razie, wydaje mi się, że Biedroń to jest taki troszeczkę lewicowy Duda, taki troszeczkę miły, sympatyczny, bez charakteru. Złośliwi już mówią, że jego jedyne doświadczenie w rządzeniu to, no, chciał być prezydentem albo premierem, a jego jedyne doświadczenie w rządzeniu to Słupsk, który doprowadził do ruiny. To nie do końca prawda. Słupsk już był w ruinie, kiedy się Biedroń zabierał za jego finanse i za administrowanie tym Słupskiem. Więc może należałoby troszeczkę łagodniej podejść do tego, tak samo jak nie wiem, jak oceniamy każdego polityka, że Obama odziedziczył bajzel po Bushu, a Trump po Obamie. Takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. No więc ja biorę to pod uwagę i myślę, że na razie jakby to doświadczenie, jakie Biedroń miał z administrowaniem na większą skalę, czyli bycie szefem dużego miasta, jest takie sobie. Nie jest ani złe, ani ten. Natomiast nie pasuje zupełnie do tej retoryki niesamowitego optymizmu i obietnic, które właściwie nawet nie są obietnicami. Jak się przyjrzymy tym hasłom, to mamy pokój, mamy to. Tak sobie myślę, że pan Biedroń by nawet przyjął do Polski w ramach tej wspólnoty i tej uśmiechniętości, bo on sprzedaje, jego religią jest jego religią, jego ideologią, bo ja uważam religię i ideologię, to więc to samo. Jego ideologią jest uśmiechniętyzm. I on sprzedaje ten uśmiechniętyzm. Ja myślę, że on by uprawiał ten uśmiechniętyzm nawet w odniesieniu do bardzo radykalnych muzułmanów, którzy zepchnęliby go z dachu. Tak to niestety wygląda. Tak, do tego stopnia z taką lunacy, z taką wariactwem mamy do czynienia na lewicy. I niestety tutaj wydaje się, że pan Biedroń jest takim trochę polskim Justinem Trudeau, czyli takim kompletnie zafiksowanym na punkcie ideologii, uśmiechniętym panem, który wszystkim wmawia, że radykalna lewicowość jest fajna i sympatyczna, chociaż nie jest. Jest nieżyciowa, prowadzi do ruiny ekonomicznej, do nieszczęścia i do krępowania wolności słowa. Na razie to lewicowcy w Polsce są słabsi i narzekają, że ich prawa są narzucane, ale to, w jaki sposób oni rozumują o wolności słowa, jak oni mają podejście do poprawności politycznej, każe się bardziej obawiać ich niż PiSu. I ten uśmiechnięty pan Biedroń może nam zasunąć taką cenzurę, że nawet nam się nie śniło. Tak to może wyglądać w praktyce. Także strzeżmy się troszkę o takich uśmiechniętych polityków, których właściwie głównym ideologią jest uśmiechniętyzm. Jest to jak najbardziej populizm, bo to jest odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. A jednocześnie pan Biedroń sobie w ogóle nie zaprząta głowy de facto szczegółami, co właściwie w Polsce poprawić i tak dalej. Chce zlikwidować IPN. Nie mam zdania akurat w tej kwestii. Gdyby inne instytucje robiły dobrą robotę historyczną, to nie byłby problem, ale różnie to z tą robotą jest. Nie mam zdania co do IPN-u. Chcę opodatkować Kościół. Może to by nie był taki zły pomysł faktycznie, żeby opodatkować Kościół, tylko to może oznaczać, że wzrosną ceny za pogrzeby, za usługi religijne. No ale to już jest jakby nie mój problem jako ateisty. Może faktycznie należałoby opodatkować Kościół, choćby dlatego, żeby finanse Kościoła były bardziej przejrzyste, bo musiałaby być znana ta podstawa do opodatkowania. To by było dobre. Nawet nie samo opodatkowanie, ale to, że znane są finanse Kościoła, to mogło być niezłe. No ale to jest to, co pan Biedroń proponuje, to on nie proponuje tego w imię tolerancji tak naprawdę, chociaż może nawet myśli, że tak jest, tylko to on to proponuje w imieniu lewicowości uśmiechniętyzmu, w imieniu takiego kumbaya, jak to się mówi, w imieniu tego, że wszyscy się kochamy i wszyscy się lubimy i że rasy i kultury nie mają znaczenia, chociaż już wiemy z doświadczenia,
że mają niestety, zwłaszcza jeśli chodzi o islam, bo muzułmanami z Hindusami, Wietnamczykami nie ma żadnego problemu asymilacyjnego, ale właściwie w porównaniu z muzułmanami, mimo że muzułmanie są do nas przeciętnie, zwłaszcza arabscy, bardziej podobni niż Hindusi i Wietnamczycy. No ale dobra, to są jakby dywagacje. Natomiast ten populizm Pada Biedronia jest rzeczą bardzo niepokojącą generalnie. Zwłaszcza właśnie dlatego, że właściwie poza uśmiechem nie ma tam żadnego programu.